Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Niezmiernie mi miło jeszcze raz witać Pana Wacława Polepińskiego. Ja będę odpoczywał tym razem, Tomek Kornacz będzie prowadził, a nim zaczniemy, to nasz przyjaciel z Arkanów powie dwa słowa. Dzień dobry Państwu. Chcę tylko ogłosić, przypomnieć, może Państwo wiedzą, w najbliższy czwartek o godzinie 18 odbędzie się w gmachu Biblioteki Narajskiej spotkanie z Wojciechem Węclem. W imieniu wydawnictwa Arkana i Fundacji Maurycego Mochnackiego serdecznie zapraszam. Dziękuję. Oddaję mikrofon Tomkowi. Dzień dobry Państwu. Ja pozwolę sobie taką wyrazić nadzieję na przyszłość, że spotkanie z panem Wacławem Polewińskim staje się taką świecką tradycją naszą, bo rok temu mniej więcej o tej porze pan Wacław też był naszym gościem. W tym roku jest i mam nadzieję, że w następnych latach będzie podobnie i za każdym razem będzie albo prezentował nową książkę, albo przynajmniej czytał fragmenty, tak jak przed rokiem może niektórzy z Państwa byli obecni na tym spotkaniu, kiedy czytał fragmenty będącego w maszynopisie jeszcze wtedy będących w maszynopisie książki o Stanisławie Ostfindzie. Ta książka myślę jest takim głównym powodem, dla którego pan Wacław jest tutaj obecny i mam nadzieję, że nam opowie o tej fascynującej postaci, o której ja się przyznam bez bicia dowiedziałem się przed rokiem na tym spotkaniu. Postać fascynująca. Chwała panu Wacławowi, że taką postać, mówiąc kolokwialnie, wygrzewał z otchłani historii. Postać niesamowita. Legionista w wieku 16 lat wstąpił do Legionów. Przedwojenny policjant, a przy tym, co najbardziej chyba frapujące, Żyd, który potem służył w Narodowych Siłach Zbrojnych i doszedł do stopnia, został komendantem okręgu Węgrów Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne, formacja, o której tyle złego mówiono. Ja pamiętam, jak czytałem kiedyś na początku lat 90. Miłosza, Rodzina Europy. Miłosz na przykład powiedział, że Narodowe Siły Zbrojne były nieliczne i antysemickie. A tu się okazuje, że w Narodowych Siłach Zbrojnych był Żyd, który wojskowo zaszedł najwyżej w całej strukturze polskiego państwa podziemnego. Panie Wacławie, jak pan doszedł do tej postaci? Gdzie pan ją wygrzewał? Ja jeszcze. Jestem zupełnie, że Stanisław Ostfind, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, nie był przecież jedynym Żydem w Narodowych Siłach Zbrojnych. Na dziś wiemy, że takich osób było co najmniej 150. Prawdopodobnie było ich więcej, ale 150 to jest udokumentowana liczba. Ja bym nie przeceniał mojej roli w odkryciu tej postaci, bo tak naprawdę znamy ją dzięki panu doktorowi Bechcie z warszawskiego IPN-u, z którym, nie ukrywam, konsultowałem sporo przy pisaniu tej książki. I było tak, że ponieważ ta wiedza na jego temat jest bardzo ograniczona w dalszym ciągu, mimo że wciąż żyje jego córka, do której Mariusz Becha dotarł, to jej wiedza na temat ojca była żadna. Ona od Mariusza Bechty dowiedziała się, że jej ojciec był Żydem. Ona tego nie wiedziała. Wytłumaczenie tego jest dosyć proste, wbrew pozorom. Otóż ona miała 6 lat, kiedy wybuchło powstanie warszawskie. W zasadzie przez cały okres konspiracji ona się z ojcem nie widziała, czyli znała ojca jako praktycznie maleńkie dziecko. I prawdopodobnie ze względów
ze względów bezpieczeństwa temu dziecku nie powiedziano, że ojciec jest Żydem. I ona była przeświadczona, że ich pochodzenie jest szwedzkie, bo nazwisko pasowało i tak wymyślono i tak jej wmówiono. I dopiero od Brechty ona się dowiedziała o swoim pochodzeniu, o tym, kim był jej ojciec. I ja przeżyłem, powiem prawdę, chyba najbardziej wzruszający moment w moim pisaniu. Mianowicie, ja miałem 9 listopada prezentację tej książki w Warszawie. Ona wtedy się dokładnie ukazała. I na to spotkanie w Warszawie, po spotkaniu podchodzi do mnie pani, która no, pewnie jest po 50, razem z nią 20-paroletnia kobieta i jeszcze mają takiego oseska w beciku. I to była wnuczka Ostwinga, prawnuczka i praprawnuczka. I wzruszające było to, że te dorosłe panie zadały mi pytanie, po którym tak naprawdę stają łzy w oczach. Bo pytanie było takie, a czy pan nie wie, może, gdzie są kości naszego? Bo my wiemy, gdzie chyba zamordowano Stanisława Ostwinga, natomiast gdzie go pogrzebano, no jak do tej pory nie wiadomo, choć gdzieś czytałem, że istnieje jakaś szansa, że zostaną te szczątki zidentyfikowane. Ale to, co się zachowało, co jest niezwykle ważne, to są dokumenty procesowe Ostwinga. Dlatego, że muszę parę słów jednak powiedzieć. Stanisław Ostwing został aresztowany 4 lutego 1945 roku. Czyli tak naprawdę on nie miał szansy. Nie, 4 lutego. Nie, przepraszam, 4 stycznia, tak, a stracony 3 lutego, po miesiącu. Czyli w momencie aresztowania, no to dopiero Rosjanie wkroczyli przecież na te tereny, więc on nie miał specjalnie możliwości przeciwstawienia się zbrojnie nowemu okupantowi. Aresztowano go, jak powiedziałem, po miesiącu go stracono. Na szczęście właśnie Mariusz Brechta wygrzebał dokumenty procesowe i wiemy, ile trwał proces Stanisława Ostwinga. Ponieważ no ja jestem z wykształcenia prawnikiem i nawet jest tak, że do końca życia będę miał uprawnienia sędziowskie. Więc kiedy ja czytałem te dokumenty, no to mnie się naprawdę w głowie nie mieściło. Bo nawet jeżeli to był czas wojny, to był wyjątkowy proces. On trwał dokładnie 15 minut. Dokładnie 15 minut. Mamy w dokumentach godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Więc 15 minut wystarczyło, żeby skazać Stanisława Ostwinga na karę śmierci. I w gruncie rzeczy oczywiście zarzut był no, śmieszny. Bo zarzutem nie była żadna działalność antysowiecka. Zarzutem było to, że on się nie zgłosił do RKW jako oficer, a na podstawie dekretu rządu lubelskiego wszyscy oficerowie mieli taki obowiązek.
No i to wystarczyło, żeby Ostfinda skazać i zamordować. Teraz uczciwie muszę powiedzieć, że moja książka z całą pewnością nie jest biografią Ostfinda. Ona jest próbą rekonstrukcji życia Ostfinda, ale to nie jest biografia, dlatego że nasza wiedza jest naprawdę skromna na jego temat. My wiemy o jego działalności w II Rzeczpospolitej, wiemy jakie stanowiska zajmował w policji, wiemy trochę na temat jego przeszłości legionowej, natomiast nasza wiedza na temat czasu od 1939 roku, od wybuchu wojny z Niemcami, jest stosunkowo ograniczona. To jest absolutnie piękna postać. Jak powiedziałem, my żeśmy z Mariuszem Bechtą próbowali rekonstruować dzieje tego człowieka na podstawie wiedzy, która jest dostępna, na przykład w jaki sposób on się znalazł na wschodzie Polski w 1939 roku. To jest na działanie, na podstawie prostej dedukcji. Był policjantem, komendant główny policji wydał rozkaz opuszczenia Warszawy przez wszystkich policjantów i ewakuacji na wschód. No, on po prostu wykonał ten rozkaz. Moim odkryciem wygrzebanym w archiwach jest taki krótki fragment z życiorysu Ostfinda z okresu internowania go jako legionisty. Dlatego, że jak większość legionistów, on został internowany w Szczypiornie, ale pytanie jest takie, dlaczego w ogóle legionistów internowano? To był ten kryzys przysięgowy, który polegał na tym, że Polacy nie chcieli stworzyć tak zwanego Polnische Wehrmachtu, jednostek, które były podległe Niemcom, wojskowych jednostek, ale o takim charakterze pomocniczym. I nagle ten mój bohater jest w Polnische Wehrmachcie, bo taką jednostkę utworzono. Ja odnalazłem taki dokument w archiwum w Kaliszu, który mówi o sporej grupie legionistów, bo to ponad 1000 osób wyszło ze Szczypiorna do Polnische Wehrmachtu. I niewątpliwie znów drogą dedukcji, ponieważ czas się zgadza, wśród nich musiał być Ostfind. Wojna z bolszewikami. Tu jest pewna dziwna historia. Ostfind jest na froncie, ale nie pod swoim nazwiskiem. I jest w jednostce poznańskiej. Troszkę żeśmy też z Bechtą się na ten temat zastanawiali i prawdopodobnie chodziło o to niezbyt przyjazne nastawienie do legionistów w Poznaniu, w tych jednostkach z zachodu Polski i stąd jego występowanie pod pseudonimem. To, co piękne, absolutnie piękne, wzruszające w tej postaci, to jest to, że Stanisław Ostfind, chłopak, który wychował się w takiej może nie bardzo tradycyjnej rodzinie żydowskiej, ale jednak rodzinie, która
która wszystkim tym wymogom wiary podlegała, no on bardzo wcześnie, bo w roku 1915 opowiedział się za Polską. Absolutnie. To jego wyborem było to, że wyszedł z Warszawy i pomaszerował do Legionów. Odbył w gruncie rzeczy wszystkie ważniejsze kampanie legionowe, był pod Kostiuchówką. Więc w tych najważniejszych bitwach brał udział. Był tam zresztą ranny. I pewnie ta kariera, czy też służba legionowa pomogła mu później w karierze w Policji Państwowej. On skończył szkołę oficerów Policji i bardzo szybko wylądował w Komendzie Głównej Policji. Po czym później, ale to nie była degradacja, przeszedł do Komendy Stołecznej Policji. Znów na zasadzie pewnej dedukcji uznaliśmy z Bechtą, że po prostu chodziło o to, że chciano mieć swoich zaufanych ludzi właśnie tam i dlatego tam wylądował. Dlaczego ja powiedziałem, że ta książka to nie jest biografia? Bo ja opisałem przebieg tych 30 dni, tak jest książka skonstruowana, że to są listy do żony, które on sobie w głowie układa, początkowo mając nadzieję, że jeśli uda mu się przeżyć, to zrelacjonuje te dni swojej żonie, a później już w gruncie rzeczy bez takiej nadziei, że uda się ocalić życie. I ja opisałem bardzo drastyczne śledztwo. Wyjątkowo drastyczne. Ja oczywiście nie mam żadnej pewności, że to śledztwo miało taki przebieg. Ale to, co mogę Państwu zagwarantować, to, że takie śledztwa, dokładnie takie, w takim wymiarze, tak okrutne, miały miejsce w przypadku śledztw innych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, to na pewno. Co do tego nie ma wątpliwości. To się zdarzało, tak było. Przez takie katusze ci ludzie przechodzili. Mój bohater, co mamy w papierach, jak mówię, na szczęście one się zachowały, nikogo nie wydał, nikogo nie zdradził, mówił może o kilku osobach, ale o osobach, co do których był przekonany, że albo nie żyją i miał taką wiedzę, albo że zdołały się ewakuować na zachód i zakładał, że nic im nie grozi. Pytanie jest takie, czy Stanisław Ostwind mógł ocalić życie? I wydaje się, że na krótką metę mógł ocalić. Cena, którą musiałby zapłacić za to, byłaby oczywiście straszliwa. Niewątpliwie musiałby wydać wszystkich swoich podwładnych, a komendant obwodu to była znacząca postać. To nie był od taki sobie byle jaki szeregowy żołnierz podziemia. Musiałby też opowiedzieć o wszystkich kontaktach swoich z przełożonymi. Jednym słowem, ratując swoje życie, musiałby doprowadzić do śmierci wielu innych osób. On na ten układ nie poszedł. I możemy sobie zadać pytanie, bo ja powiedziałem, że na krótką metę ocaliłby najpewniej życie. Ale jeśli znamy historię tych, którzy ulegli, to z reguły kończyło się to dla nich niezbyt różowo. To znaczy, owszem, wyciśnięto takich ludzi jak Cytryny, po czym z reguły jednak lądowali w więzieniach.
z reguły jednak zapadały często bardzo drastyczne wyroki. Więc nie wiemy, jakby się potoczyły dalsze losy Ostwinda. Najpewniej by spędził przynajmniej ileś lat w więzieniu. No to jest taka postać trochę pomnikowa, nie będę ukrywał w moim odczuciu. Człowiek, który ani przez moment nie miał chwili wahania, gdzie jest jego miejsce. Ja też nie będę ukrywał, że znalezienie takiej postaci, Żyda, który zrobił tak nieprawdopodobną karierę w polskim podziemiu niepodległościowym, człowieka, który osiągnął najwyższy stopień w całym polskim podziemiu, człowieka pochodzenia żydowskiego, było dla mnie odkryciem fascynującym, dlatego, że to jest najlepszy dowód na, czy najlepsza możliwość złamania jednak tego schematu, który wmawiano nam przez kilkadziesiąt lat i który się stara, przynajmniej niektóre środowiska starają się wmawiać dalej, o tym niebywałym antysemityzmie żołnierzy NSZ-u. Tu jest w tej książce też taka scena, w której Stanisław Ostwind bierze udział w sądzeniu ludzi pochodzenia żydowskiego. Dlatego, że Stanisław Ostwind, kończąc szkołę policyjną, oficerską szkołę policyjną przed wojną, on musiał mieć pewne przygotowanie prawnicze. I założyliśmy, że on mógł brać udział w takich posiedzeniach sądowych. I oczywiście powiedzenie, że żołnierze NSZ-u nie zabijali Żydów, jest nieprawdziwe, kompletnie nieprawdziwe. Oczywiście, że zabijali. Tylko zabijali ich na podstawie wyroków za bandytyzm, gwałty, zbrodnie, bo do takich rzeczy dochodziło. I nie miało żadnego znaczenia, czy byli to ludzie pochodzenia żydowskiego, czy byliby to Czesi, Hiszpanie, Francuzi, Indianie, ktokolwiek. Ktokolwiek. No. Prawa wojny, prawa w okupowanym kraju są bardzo twarde, jednoznaczne i często jest tak, że nie ma też czasu na rozważanie niuansów. Więc jeśli ktoś napadał i dokonywał rabunków czy gwałtów, no to w podziemiu zapadały często takie wyroki. Notabene, jakiś czas temu czytałem taką książkę o takim oddziale specjalnym Armii Krajowej, który wykonywał wyroki śmierci. To był oddział przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. I tam jest taka scena, w której jeden z tych żołnierzy opowiada, że w miejscowości, w której on mieszkał przed wojną, w czasie wojny, wówczas była miejscowość podwarszawska, dziś jest to część Warszawy, że tam w pewnym sklepie oni mieli skład broni, a gdzieś w sąsiedztwie jakaś polska prostytutka spotykała się z żołnierzami niemieckimi. I oni pomyśleli sobie, że ona może opowiedzieć o tym składzie broni, o którym
przez przypadek mogła wiedzieć. I zapadła decyzja, że należy ją zastrzelić. Ta kobieta nie była niczemu winna. Poszli i ją zastrzelili. Bo coś było ważniejszego od czegoś innego. Bo ryzykowali życie wielu innych ludzi. Ja nie chcę powiedzieć, że w przypadku zabijania ludzi przez żołnierzy NSZ-u było tak samo, bo nie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że istnieją okoliczności, w których nie ma specjalnie dużo czasu na rozpatrywanie przewin. Jeżeli są twarde dowody winy, to po prostu wykonywano te wyroki śmierci i koniec. Stanisław Ostwind mógł uczestniczyć w tym, nie musiał, ale jest bardzo prawdopodobne, że uczestniczy. Ja też opisałem tutaj w tej książce pewne metody, w jaki sposób doprowadzano jednak do załamywania się ludzi. I to jest prawdziwy przypadek opisany przeze mnie, który doprowadził do wpadki komendanta chyba tego samego okręgu, tylko nie NSZ-u, a Armii Krajowej. Otóż tam złamano łączniczkę. I w jaki sposób ją złamano i swoją drogą też kto do tego doprowadził. Bo Państwo wiecie, kto to był Światło i on złamał tę łączniczkę. Łączniczka urodziła dziecko, miała maleńkie dziecko. Maleńkie. Przyszedł do domu, wziął to dziecko, była kuchnia węglowa, odsunął fajerki i za nóżki to dziecko nad tym piecem. Więc pytanie jest takie, czy możemy w jakikolwiek sposób oceniać ludzi, którzy w takich sytuacjach się złamali? W moim odczuciu nikt z nas nie ma do tego prawa. To jest straszliwy czas w naszej historii, straszliwe metody, które stosowano. Powiem tak, jak kończyłem lekturę tej pana najnowszej książki, doszedłem do końca, do daty 4 lutego, kiedy to Ostwinda zgładzono. Pomyślałem sobie, coś mi ta data mówi, z czymś mi się kojarzy. Chwilę pomyślałem i się okazuje, że to jest bardzo specyficzny moment naszej historii. Mianowicie, co się dzieje? 4 lutego morduje się Ostwinda, no, polskiego bohatera, mówiąc wprost. O czym wtedy nikt nie wiedział, nikt w ogóle nie kojarzył. I tego samego dnia rozpoczyna się konwencja w Jałcie, kiedy możni tego świata, Stalin, Churchill i Roosevelt decydują, że Polska ma być wielka, może niewielka, ale demokratyczna, niepodległa i silna. To jest taka niesamowita koincydencja czasowa, prawda? Tutaj bolszewicy wkroczyli na polskie ziemię, zajęli kawał Polski, niecałą jeszcze, bo jeszcze przecież wojna trwa, a już wprowadzają swoje porządki, już mordują polskich bohaterów, a nam obce mocarstwa deklarują, że ich wolą jest zbudowanie silnej, demokratycznej, niepodległej Polski. Strasznie mnie ta koincydencja jakoś tak wręcz zaszokowała. Wydaje mi się, że nawet gdyby, mam nadzieję, moje życzenie, może ktoś kiedyś nakręci film na kanwie osób Ostwinda i to byłaby taka kapitalna czołówka na koniec, taki napis, prawda? Tego dnia, kiedy rozstrzelano Ostwinda, imperia decydują, że Polska będzie silna, niepodległa i tak dalej. Dla mnie to niesamowite zbiór. No tak, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, że to, że aresztowano Ostwinda już 4 stycznia,
No to przecież nie był przypadek. To nie był przypadek. Znaczy Rosjanie wkraczając tutaj, oni mieli absolutnie przygotowane listy proskrypcyjne i w wielu bardzo przypadkach mieli rozpracowane polskie podziemie. Wiedzieli, kogo mają aresztować, kto im zagraża w stopniu większym, kto w mniejszym. A z całą pewnością o żołnierzach NSZ-u wiedziano, że to jest to najgroźniejsza część, część podziemia, dla nich najgroźniejsza. A teraz pan powiedział, że fajnie by było, gdyby powstał film i ta koincydencja. No to ja pamiętam. Jakiś czas temu rozmawiam z Mariuszem, z Marcinem Wolskim. Mówię, Marcinowi ta książka się nie będę ukrywał, podobała. Mówię, Marcin, zróbmy z tego scenariusz do serialu telewizyjnego. No i Wolski tam myślał. Spotykamy się drugi raz i mówi, słuchaj, z tym jest duży kłopot. W ogóle z książkami o żołnierzach wyklętych jest duży bardzo kłopot. Bo w przypadku żołnierzy, powiedzmy, Armii Krajowej, może się to skończyć happy endem. W przypadku żołnierzy NSZ-u w zasadzie nie ma na to szans. A telewidz generalnie chce oglądać historie, które się dobrze kończą, a nie źle. W przypadku żołnierzy żołnierzy NSZ-u wszystkie te historie faktycznie kończą się źle. Wszyscy moi bohaterowie, ja napisałem 4 książki o żołnierzach wyklętych. Kapitan Morawiec, sześciokrotna kara śmierci, wyrok wykonany. Ostwind, wyrok wykonany. Tadeusz Danilewicz, komendant główny NZW, emigracja. Walentyna Stępkowska i Maria Nachtman, bohaterki mojego pojęcia o wolności. Niby niewielki wyrok, 6 lat przesiedziały 3, ale do 89 roku, bo obie przeżyły. Przecież ciągle wzywane na przesłuchanie. Przecież kobiety, którym ewidentnie zmarnowano życie i przez cały czas ciągnęła się za nimi ta opinia faszystek, prawda? Więc te historie tak naprawdę nie mają happy endu. Żadna z tych historii. A przecież takich historii są dziesiątki. Ja chyba poprzednim razem, kiedy byłem u Państwa, opowiadałem, jak przygotowując się do pisania Lamentu nad Babilonem w IPN-ie, poprosiłem o akta Danilewicza i po wielu perypetiach dostałem 400 teczek. W tych 400 teczkach na jego temat były 3 zdania dokładnie, które się znalazły w mojej książce, ale to były akta osobowe żołnierzy NSZ-u. I no tak, 80% tych ludzi złamano torturami, straszliwym śledztwem, etc., etc. Część z nich dostała wyroki śmierci. A w gruncie rzeczy, nawet jeśli kogoś złamano, no to proszę sobie też wyobrazić, jak później żyć z takim odium, że na przykład ktoś przez to, że mnie złamano, stracił życie albo przez wiele lat spędził w więzieniu. No to przecież to jest trauma, która przecież do końca życia przecież musi każdemu normalnemu człowiekowi ciążyć. Więc ja nie wiem, czy jest szansa na zrobienie filmu, który
znaczy Marcin miał pewien pomysł, żeby pokazać, potomków, nie tylko bohatera, ale potomków powiedzmy, na przykład dzisiejszego prokuratora IPN-u i z drugiej strony na przykład dziennikarza wpływowej gazety. A jednocześnie oczywiście opowiedzieć historię tego człowieka. No. To jest jakiś pomysł, więc może nam się jakoś uda go zrealizować. Czyli pan tak, jak pan o tym mówił, to od razu mi przychodzi do głowy takie zakończenie ewentualnego serialu, na przykład o Stwindzie, gdzie w ostatniej scenie taki pisarz Kolewiński na przykład ma spotkanie autorskie, nagle spotyka wnuczkę, prawnuczkę i praprawnuczkę Stwinda, prawda? I to jest jakiś sposób może nie na happy end, prawda, jeśli mówimy o takim serialowym, ale coś, co wydaje mi się zapada w pamięć. No w pamięć niewątpliwie zapada, ale to powtarzam, to dla mnie to było zupełnie niezwykłe przeżycie i strasznie, strasznie wzruszające. Zwłaszcza, że to jest taka właśnie historia, w której pewnie takich historii trochę było. Że ludzie o przeszłości chcieli jak najmniej wiedzieć. Ja zrobię troszkę skok w bok. Mianowicie ja chyba 2 lata temu miałem spotkanie z mieszkańcami Wąwolnicy. To taka miejscowość niedaleko od Puław. I to taka miejscowość, w której po wojnie żołnierze podziemia zatrzymali ciężarówkę z żołnierzami KBW, rozebrali ich do naga, dali w dupę i pognali w kierunku Lubina. Puścili ich wolno, pognali. Skończyło się to tym, że Wąwolnicę otoczono i spalono. I teraz ja miałem to spotkanie i przyszło trochę osób i mnie się wydawało, że to ja od nich się czegoś dowiem. A w gruncie rzeczy ci ludzie nic na ten temat nie wiedzieli. Oni byli najczęściej trzecim pokoleniem. I ta sprawa była tak głęboko utrzymywana w tajemnicy, tak ludzie o tym nie chcieli mówić, że ja po prostu byłem zdumiony, oszołomiony, a oni często otwierali szeroko oczy. Więc to jest dowód na to, że nasza historia przecież no, strasznie nieodległa. Jak ja sobie pomyślę, że w gruncie rzeczy moi rodzice to jest rocznik 1930, więc tak naprawdę powiedzmy w roku 1947-1948 to oni na przykład mogli być w tej konspiracji niepodległościowej. Czyli to jest dla mnie jedno pokolenie raptem. To jest potwornie bliska historia przecież. A jednocześnie no gdzieś został w świadomości społecznej zgubiony kawał historii. Przez wykastrowano w mózgach Polaków przez kilkadziesiąt lat, starano się wykastrować, że coś tu jednak po tej wojnie było nie tak, że była ogromna rzesza ludzi. Bo nie mówimy przecież o jednostkowym przypadku. Nie mówimy o tym, że pan Jaś Kowalski z powodów nie wiadomo jakich przeciwstawił się wkraczającym tutaj wojskom sowieckim. Tylko były to tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Oczywiście część z nich została wygnana, że tak powiem, do lasów przez działania zarówno wkraczających tutaj Rosjan, jak i polskich komunistów, ale część,
część była jednak i to od początku przekonana, że to jest kolejna okupacja i należy z nią walczyć. I to walczyć zbrojnie. Z drugiej strony, pamiętajcie Państwo, że ostatniego polskiego partyzanta zabito w roku 63. No to ja już miałem wówczas 7 lat. No to znaczy, że to dla mnie jest nieodległa bardzo, bardzo historia. Oczywiście moja sytuacja jest specyficzna o tyle, że no jednak Tadeusz Danilewicz, no to była moja bardzo bliska rodzina, no to mój stryjeczny dziadek, no pierwszy komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, w związku z tym coś tam od, nawet jeśli to nie do końca była prawda, bo oczywiście dopiero te moje czytanie w archiwach zweryfikowało wiedzę rodzinną na ten temat, na temat jego działalności, ale no moja sytuacja była nieporównanie lepsza niż większości Polaków, no bo jednak coś tam w mojej głowie od wczesnego dzieciństwa było. I jeszcze jedno. Przecież zastanówcie się Państwo, od kiedy my mamy Święto Żołnierzy Wyklętych. Mamy 5 lat i tak naprawdę to my dopiero budujemy tę historię, próbujemy ją odtwarzać. Powtarzam ciągle, że namawiam moich kolegów pisarzy do sięgnięcia po tę tematykę. I praktycznie nie ma żadnego odzewu. Dlatego, że oczywiście mamy masę publikacji, na przykład Instytutu Pamięci Narodowej, ale to są książki faktograficzne. To są książki, po które nie sięgnie specjalnie dużo osób. Natomiast to jest genialny przecież materiał właśnie na powieści, opowiadania, może dramaty. I to jest kawał roboty dalej do zrobienia w moim odczuciu. No tak Pan mówił o takim wykastrowaniu naszej świadomości historycznej i takiej absolutnej luce. Przypomina mi się słowa, jakie miał powiedzieć do kilka lat po wojnie do przesłuchiwanego Wiesława Krzonowskiego, naczelnik Departamentu Śledczego Wiktor Heller. Naszym zadaniem jest nie tylko zniszczyć was fizycznie, naszym zadaniem jest ohydzić was w oczach społeczeństwa. No, obawiam się, przez wiele lat to niestety przynosiło skutek. No, przez wiele, wiele lat osoby, które walczyły z komuną, były pokazywane jako degeneraci. Ja nawet przypomina mi się taki komik z relacji, być może niektórzy z Państwa pamiętają, na przemian 70-tych, 80-tych. Tam też była taka historia o jakimś takim strasznym, strasznym bandycie z Narodowych Sił Zbrojnych o pseudonimie Piorun. Ostatnie lata dopiero, chociaż o wiele za późno, wydaje mi się, no, nadrabiamy te zaległości. Tutaj no, rola publikacji takich, no literatury pięknie po prostu wydaje mi się nie do przecenienia, dlatego fajnie, że to się zmienia, chociaż szkoda, że tak powoli. No, pan tak naprawdę zaczął ten proces, bo pana książka Danilowicza właśnie była chyba no, pierwszą jaskółką w roku 2003, pierwszą książką o tak naprawdę żołnierzu wyklętym. A co wydaje się ciekawe, że okładka tego pierwszego wydania jest taka no, właściwie neutralna, prawda? Tam jakaś zieleń taka, prawda? Przypomina mi się okładka chyba wydania Rojstu Konwickiego, a drugie wydanie już jest takie, no, że tam jest jakiś oddział, fraza, ona mamy tutaj, można zobaczyć, jest zdanie, powieść o żołnierzu wyklętym, że jak gdyby wydawca uznał, że to jest zachęta do kupna, także no coś się zmienia, no pana zasługa to jest duża, aczkolwiek pan chyba nie lubi, żeby pana nazywać, tak jak chyba Mariusz Sowiecki pana nazwał, autorem tak naprawdę jednego tematu, bo pan też pisze o innych rzeczach. No, z całą pewnością nie lubię, bo jestem autorem 10 książek. Jak mówię, 4 były poświęcone żołnierzom wyklętym, w zasadzie 3 i 1/3, no bo Morawiec to jest w tomie opowiadań, w których
bohaterami są też powstaniec styczniowy oraz taki człowiek, który, szukam dobrego określenia, który donosił na mnie w latach 70. I w końcu ja też, nie wiem, pisałem o wielkim malarzu epoki baroku. Napisałem parę powieści współczesnych, więc z całą pewnością to nie jest tak, że to jest jedyny, że tak powiem, obszar mojej działalności literackiej. I nawet kiedy dawano mi nagrodę Mackiewicza, powiedziałem, że jestem trochę tym tematem już zmęczony. Inna sprawa, że powiedziałem wówczas, że jeszcze jedną książkę na pewno napiszę, bo już Ostfind, że tak powiem, był jakoś tam u mnie na warsztacie. I jest tak, że pewnie najbliższa książka moja to nie będzie książka o żołnierzach wyklętych, ale dziś już bym nie wykluczał, że będzie kolejna, bo choćby szkoda mi materiału, który mam w postaci scenariusza filmowego o pułkowniku Oziewiczu. To jest 60 stron w gruncie rzeczy i jednak dialogów, więc to jest ogromny materiał. Więc może na przykład o nim kolejną książkę napiszę. Nie mówię, że kolejną w sensie, że najbliższą, tylko kolejną o żołnierzach NSZ-u. Zobaczymy. Ale z całą pewnością to, co można o mnie powiedzieć, to jest to, że moją pasją jest historia. Historia stosunkowo z reguły nieodległa. Nawet ponieważ mnie często wypytują ludzie, co będę teraz pisał, więc ja zdradzę, bo troszkę Państwa zaszokuję. Tak. Ja chcę napisać książkę o Burdelu. To jest po prostu o burdelu, ale w roku 1905. O warszawskim burdelu w roku 1905. O najlepszym warszawskim burdelu w roku 1905. I to jest dziwna historia. Dlatego, że w 1905 roku, i tego nikt do dzisiaj nie wie, dlaczego tak się działo. Najpierw Żydzi zaczęli palić swoje żydowskie burdele, pracujące tam kobiety bić, czasami zabijać. Kilka dni później zaczęli to samo robić Polacy z burdelami polskimi. I ja sobie wymyśliłem, że to jest fajny motyw, żeby pokazać Warszawę tamtego czasu poprzez klientów tego przybytku, zwłaszcza, że to jest niezwykły też czas w naszej historii, co tu dużo ukryć. Ale nie wiem, mam też pomysły na przykład takie związane absolutnie z kulturą. Bym chciał napisać książkę o Bachu, ale nie o Janie Sebastianie, bo to w ogóle mało ciekawe, bo powstało dziesiątki biografii Bacha, ale o jednym z jego synów, który był też genialnym kompozytorem, a w gruncie rzeczy za jego życia w ogóle nie grano jego utworów. A wszyscy dziś, kiedy patrzą w zapis, to uznają, że to absolutny geniusz. Więc sporo. Chciałbym na przykład napisać książkę o sztyletnikach, bo co zawsze podkreślam, dla mnie polskim powstaniem
najważniejszym w historii. Jestem gotów się z każdym bić i przekonywać, że tak było. Bo powstanie styczniowe. Powstanie, które doprowadziło do przecież straszliwych konsekwencji. Do masowego wysyłania przecież Polaków na katorgę, na zesłanie, etc., etc. Ale jednocześnie przy tej hekatombie, jak powiadam, to dzięki temu powstaniu jesteśmy dzisiaj Polakami. Jestem absolutnie o tym przekonany, że bez niego, bez tej daniny krwi ogromnej, my byśmy dzisiaj mówili tam w Warszawie po rosyjsku, a tutaj prawdopodobnie po niemiecku. Warszawa była zrusyfikowanym już w dużej mierze miastem. Więc ja mam, że tak powiem, dziesiątki pomysłów na książki historyczne, nie ukrywam. W mniejszym stopniu już bym się chciał odnosić na przykład do czasów na przykład Solidarności, czy też czasu tego naszego podziemia lat 70. i 80., gdzie tam dwie książki na ten temat napisałem, ale to już jakby uwierało mnie to, ponieważ przez długi czas sam w tym uczestniczyłem, ponieważ no, sam siedziałem po więzieniach, więc to mnie jakoś uwierało przez dłuższy czas, ale już mnie przestało uwierać, już to mam za sobą. I chyba już do tego nie będę wracał. Chyba rok temu tutaj u nas na spotkaniu wspominał pan jeszcze, że pan czy pracuje, czy pan ma zamiar pracować nad książką o takim malarzu zwanym Majtkarzem. To też jest jeden z moich pomysłów i mam nadzieję, że go zrealizuję, choć po prawdzie uświadomiłem sobie, że jestem człowiekiem leniwym i że mi się w ogóle nie chce pisać aktualnie. Przy czym to wynika też z mojego trybu pracy, bo ja piszę książki bardzo szybko. Tę książkę ja pisałem w 3 miesiące. Tyle tylko, że no dosyć długo trwa wcześniej zbieranie, przygotowanie materiałów, a później i wtedy piszę każdego dnia, absolutnie każdego. Znaczy, może to być Sylwester, czy może to być Boże Narodzenie, wszystko jedno. To ja mam swoje godziny i muszę wtedy swoją lekcję odrobić. Ale też później dosyć długo dochodzę do siebie po tym pisaniu, więc nie wiem, no, jak się zabiorę do pisania, to może będę pisał. A na razie wciąż jeszcze jest ten etap, kiedy ja muszę dojść do siebie po tej książce. No co, patrząc w ten sposób, że pan wspominał, że pan jakimś wywiadzie, że około 2 lat panu zajęło zbieranie materiałów na przykład do Sfinda, podejrzewam, że podobnie to wyglądało w przypadku Pamięci o Wolności i Lamentu nad Babilonem. No to tak patrząc optymistycznie, no raz na 2 lata można gdzieś jakąś książkę Holi Mińskiego. I powiem tak, no, pan tak mi wywiadzie też powiedział, co mi się bardzo spodobało, że pan lubi wyciągać takie postacie z drugiego, trzeciego szeregu, prawda? Nie takie postacie na świeczniku, te, które są znane wszystkim, czy większości, ale jakieś takie postacie właśnie, których wydobycie gdzieś tam z niebytu, no będzie czymś takim fajnym, taką wartością dodaną no, w tej naszej literaturze i historii jednocześnie. Przykład Ostwiny jest najlepszy tutaj. Także no, jako czytelnik no, liczę, że parę takich postaci pan wyciągnie. No, może niekoniecznie pan będzie o nich pisał powieści, ale może opowiadanie, może jakieś scenariusze. No wie pan, ja zawsze podaję przypadek Salieriego i Mozarta. Przecież Salieri byłby uznawany za absolutnego geniusza, gdyby nie było Mozarta. Bo to był absolutnie wielki kompozytor. I myślę sobie, że dla każdego pisarza, twórcy, szerzej nie tylko pisarza, może też reżysera, powiedzmy, człowiek z drugiego planu jest znacznie ciekawszy niż taki, o którym wszyscy wiedzą. Dlatego, jak powiedziałem, nigdy bym się nie zdecydował na książkę o Bachu, ale o jego synu tak, bo to jest fascynujące, że mógł być ktoś, kto był absolutnie
wybitnym, wielkim twórcą, kompozytorem i praktycznie 99% ludzi na świecie w ogóle nie wie, że on istniał. I też powiedzmy sobie, ja bym się nie odważył na książkę o Pileckim. Nie odważyłbym się, bo stosunkowo dużo wiemy na jego temat. Bo to taka właśnie postać kryształowa, bo tam nie ma żadnych wątpliwości, nie mamy odcieni, tam jest wszystko jednoznaczne. I oczywiście no, Pilecki zasługuje i na pomnik, i na książki, i na filmy, i tak dalej, ale to nie ja po prostu. Ja wolę znaleźć kogoś takiego właśnie jak Ostwind, o którym, bo to też trzeba sobie uświadomić, proszę Państwa, jeszcze 5 lat temu Ostwind nie miał żadnego programu. Nigdzie. Nie funkcjonował. Nikt o nim nie mógł przeczytać. Dzisiaj jest już jakoś tam postacią, która przebija się do świadomości Polaków. Więc no może i wśród żołnierzy wyklętych wygrzebie kolejną taką postać, bo z całą pewnością w tym obszarze tych ludzi, którzy zachowali się nieprawdopodobnie, jest bardzo dużo. No to nie ma żadnych wątpliwości. Wiadomo, jak równoletnie ma Pan pewną powinność do wspomnienia, żeby choćby po to, żeby nie chodziło do takich sytuacji, jakie Pan wspominał, że kiedyś na spotkaniu bardziej, że w Radomsku podszedł do Pana jakiś mężczyzna i powiedział, że kilka lat temu poprosił w bibliotece o jakąś publikację, książkę o żołnierzach wyklętych. No i co mu zaproponowano? Barwę walki moczarów. No tak, to faktycznie takie zadziwiające spotkanie, ale ja powiem tak, że ja mam ciekawsze i takie właśnie wzruszające jednak momenty w tym swoim pisaniu, bo z kolei będąc w Olsztynie na spotkaniu podszedł do mnie pan i zaczął mi opowiadać, starszy pan, który mi zaczął opowiadać historię swojego ojca, który był żołnierzem NSZ-u i który ten pan, który ze mną rozmawiał, oczywiście jego wiedza na temat działalności ojca była żadna, ale dzięki Bogu mogłem go skontaktować na przykład z Leszkiem Żebrowskim, żeby Leszek mu coś tam poopowiadał, bo najpewniej nie była to zupełnie anonimowa postać. Pan, który spędził ileś lat też w więzieniu za swoją działalność, więc... A dziecko, syn, nie wie praktycznie nic. Więc takich postaci jest na pewno sporo i myślę sobie, to jest oczywiście górnolotne powiedzieć, że to powinność, ale my jesteśmy tym ludziom coś winni, no po prostu my jesteśmy im coś winni. Z kolei jeszcze powiem jedną historię, bo ona też jest jakoś tam ciekawa o powikłaniach polskich losów. Siedziałem sobie z takim moim znajomym, który był jeszcze całkiem niedawno szefem w Telewizji Polskiej jednego z programów informacyjnych i opowiedział mi historię swojego ojca. Otóż jego ojciec przed wojną kończył studia prawnicze we Lwowie i tam zaczął chyba robić już aplikacje, coś tam, kiedy Rosjanie wkroczyli do Lwowa. Później go wywieziono na wschód. Wrócił do Polski z armią Berlinga. Ponieważ miał wykształcenie prawnicze, co w
tych czasach było jednak rzadkością, miał pełne studia i aplikacje przed wojną zrobione. Skierowano go do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. I tenże człowiek nie chciał być prokuratorem i nigdy nim nie był. Natomiast pracując w tej prokuraturze, Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, on był tam szefem jakimś administracyjnym tej prokuratury. No i wziął sobie i umarł. I pochowano go na Powązkach. Gdzie chowano takich ludzi? Na Łączce. Zaczęły się prace ekshumacyjne i władze Warszawy doprowadziły do takiego spotkania z ludźmi, których rodzice czy dziadkowie byli pochowani, przy czym, żeby nie było wątpliwości, on sam mówi, że większość z tych pochowanych tam, no to byli ludzie, którzy w cudzysłów zasłużyli się dla PRL-u w sposób wyjątkowy. Ich poproszono, żeby ekshumować tych przodków i przenieść ich w inne miejsce. On był pierwszą osobą, która powiedziała, że tak, że oczywiście, że on się zgadza i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie parę dni temu, może dwa tygodnie temu, widzę to zdjęcie w internecie, gdzieś zobaczyłem. Jest ten grób jego ojca. A na nim jest wypisane morderca. Czerwonym sprayem. I ja mam oczywiście mieszane uczucia. Bo ja wiem, jak strasznie powikłane były losy Polaków. Nawet w mojej najbliższej rodzinie. Jak Państwu mówiłem, z jednej strony Tadeusz Danilewicz, jeden z najwyższych dowódców polskiego podziemia, komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jego rodzony brat, a mój dziadek wywieziony, znaczy najpierw w 1939 aresztowany, proces, skazany na karę śmierci przez Rosję, zamieniono to na 15 lat więzienia, wywieziony do łagru, wychodzi z armią Andersa. Po straszliwym zresztą śledztwie, po utracie zębów góra-dół, po przygarbieniu go. Ich kolejny brat. Przed wojną, ponieważ oni mieszkali przy Miwulkach, koło Stanisławowa. Tam było również wsie niemieckie. Więc ich młodszy brat ożenił się z Niemką. Kiedy Niemcy tam wkroczyli, no ona była Niemką. Więc Reichsminister. Reichsminister podpisywał automatycznie również małżonka. Więc zobaczcie Państwo, z jednej strony jeden z najwyższych dowódców podziemia, a z drugiej strony rodzony brat, który podpisuje Reichslistę. W związku z tym to skomplikowanie polskich losów jest tak ogromne i często mamy tak niejednoznaczne sytuacje, że jeśli z kolei mamy tak jednoznaczne jak w przypadku Ostfinda, to trzeba po prostu pokazać. Bo to jest absolutny wzorzec. To jest taki właśnie wzór Sewy. Człowiek, który w żadnym momencie się nie złamał. Który może być wzorem patriotyzmu. Którego, nie wiem, powinniśmy mieć ulicę, szkoły i jego imienia. Tak. Też złamał ten schemat, nie wiem, antysemityzmu polskich narodowców, bo przecież pamiętajmy,
że dziesiątki ludzi o poglądach narodowych straciło życie, ratując Żydów. Dziesiątki ludzi pomagało, setki. Więc mamy fajne postaci, trzeba pokazywać po prostu. Może Węgrów zacznie, bo to jest chyba takie miejsce, gdzie najbardziej wydaje się naturalnym, żeby była Ulisa czy jakaś szkoła Emilia. Ale to jest tak, że ponieważ ja byłem w Węgrowie, miałem wieczór, tam jest wmurowana już tablica, duża, ładna tablica i oni mają świadomość, że mieli fajną postać u siebie. Tak się zastanawiam, bo teraz mi przyszło do głowy, jak czytałem Lament nad Babilonem. Tam jest chyba jako jeden z rozdziałów zawarta uchwała Rady Miasta Jarosławia. Już nie pamiętam w tym momencie, czy to jest o ulicy, czy o jakiejś szkole. Nie, to jest o ulicy, tak. Ale to córka długo bardzo walczyła o to i tam jest ta ulica. A ma pan orientację, czy gdzieś ta postać jest uhonorowana w innych miastach, czy to raczej tylko Jarosław? Czy tylko, nie? Wyłącznie. To tylko dlatego, że on po prostu tam przed wojną służył w Jarosławiu w jednostce wojskowej. Zanim oddam Państwu głos, bo być może będą jakieś pytania do naszego gościa, pozwolę sobie na taki duży przeskok, który być może też Pana trochę zaskoczy. No Pan nie tylko pisał książki, prawda? No Pan debiutował dość późno, bo nie wypominam nikomu wieku, zwłaszcza że sam już trochę no, bo po 40, aczkolwiek przy Albińskim to Pan i tak jest w dzieciach. Ale Pan przed... Ale nie szumę. No ale debiutował, chodzi mi o moment debiutu, przed 70 debiutował i tak jak Pan zdążył być laureatem Nagrody Mackiewicza. Ale zanim Pan zaczął pisać książki, publikować, Pan był wydawcą przez długie lata. Pan publikował w Podziemiu, a potem po przełomie ustrojowym wydawał Pan te książki już w obiegu, że tak się wyrażę, normalnym. A tak pytanie dosyć ogólne, a jeszcze może zaznaczę, że za tą działalność wydawniczą był Pan odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Kaczyńskiego. I Pan tak w wywiadzie wspominał, że to chyba największy okres w Pana życiu. W tym sensie, że Pan sobie strasznie ceny i to jest jedna z takich rzeczy, z której Pan jest dumny po prostu, że Pan te książki wydawał, zwłaszcza w przedświcie. Z których książek jest Pan dumny, które Pan wtedy wydawał, a z których nie? Niech pan się przyzna, czego Pan Szczypiorskiego wydawał. Kompletnie mnie Pan zaskoczył tym pytaniem. Kompletnie. Ze Szczypiorskim to trochę przez przekonę. To zresztą mogę Państwu opowiedzieć, bo to anegdotyczna historia zupełnie. Mianowicie zadzwonił do mnie Wiesiek Johan. No to był sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej adwokat, a Wiesiek bronił chłopaka ode mnie z przedświtu w Podziemiu. Zadzwonił do mnie, że się chce spotkać, coś tam. Po czym powiedział mi, że Szczypiorski napisał tam powieść i że chciałby ją wydać w Podziemiu. I czy ja byłbym zainteresowany. Ja Szczypiorskiego ceniłem za mszę nad miastem Arras. Uważam, że to zdecydowanie była najlepsza książka, więc spotkałem się ze Szczypiorskim. Wziąłem ten maszynopis, przeczytaliśmy to z moim wspólnikiem w Podziemiu, znakomitym poetą Jarkiem Markiewiczem. Uznaliśmy, że walory literackie tej książki są na tyle duże, że powinniśmy ją wydać. No więc udałem się do Szczypiorskiego. No i żeby nie było wątpliwości, no żeśmy płacili honoraria w Podziemiu. Często były to dosyć duże honoraria, bo z kolei Jarosław Marek Rękiewicz w którymś z wywiadów powiedział, że honorarium za tom poetycki, który od nas dostał, pozwolił mu jednak przez jakiś czas tam w ogóle funkcjonować. No i dobra, ustaliłem ze Szczypiorskim wszystkie szczegóły, no i sobie poszedłem.
za jakiś czas dostaję od niego telefon, że on się musi ze mną spotkać. No to dobrze, skoro musi, no to pojechałem do niego, spotkaliśmy się. I nagle Szczypiorski zaczyna mi opowiadać, jak ja chcę go strasznie wykorzystać i że w ogóle to honorarium, które ja mu chcę zapłacić, to jakieś kompletne oszustwo i w ogóle do dupy, i że... Ale ponieważ to było szybko po tym pierwszym spotkaniu, więc ja mu mówię, wie pan, panie Andrzej, my żeśmy nie rozpoczęli żadnych prac jeszcze przy tym. Więc nie ma problemu, niech pan wyda w Nowej, gdziekolwiek. No i dobra, poszedłem sobie diabła. Za parę dni mam telefon od Szczypiorskiego, który mnie po raz kolejny wzywa do siebie. I wtedy jest już taki malutki. I on w ogóle mnie przeprasza za wszystko i on prosi, żebym ja się nie gniewał, żebym wydał tę książkę w ogóle. No bo już się zorientował, że nigdzie więcej nie dostanie wyższego honoru. Z czego ja jestem dumny w podziemiu. Kiedy ja mówiłem o tym, że to jest taki fajny okres w moim życiu, to ja chyba w ogóle obejmowałem to szerzej i mówiłem, że ja sobie strasznie cenię bycie wydawcą i że to dla mnie było tak fascynujące. I że ten czas właśnie, kiedy byłem wydawcą, jakoś w moim życiu jest znaczący. Chyba nie tylko chodziło mi o czas podziemia. Może to troszkę wynikało z tego, że to wydawnictwo nie było oczywiście tak sprofesjonalizowane, jak dzisiaj są wydawnictwa. Że wszystko odbywało się albo w moim mieszkaniu, albo w mieszkaniu Jarka Markiewicza. I poznawałem dziesiątki, setki fascynujących ludzi z różnych obszarów, często bardzo, bardzo dziwnych postaci. Z jednej strony wybitnych pisarzy, którzy dla mnie wówczas stosunkowo jednak młodego człowieka, bo ja swoją działalność wydawniczą rozpocząłem w roku 78, czyli ja miałem 22 lata, więc dla mnie to były wielkie postaci polskiej literatury. Z drugiej strony poznawałem, nie wiem, jakichś kompletnych menei, kompletnych, w ogóle takich degeneratów, którzy, nie wiem, za składanie na przykład książek, no oni zarabiali tym na wódę. Poznawałem grafików znakomitych, więc to dla mnie był fascynujący czas. Wie pan, ja chyba jakoś specjalnie się żadnych książek nie wstydzę, bo nawet jeśli, nie wiem, debiutował u mnie na przykład Kamil Sipowicz i dzisiaj oczywiście można powiedzieć tak, taki śmaki owaki, a u mnie debiutował tomem wierszy kompletnie apolitycznych, kompletnie, za które całe podziemie wydawnicze to nas z Jarkiem zjechało równo, że my możemy takie książki w ogóle wydawać. No, wydaliśmy, zresztą nie będę ukrywał, że z bardzo dużym oporem z mojej strony Onych Teresy Torańskiej. Książkę, której żeśmy natłukli od cholery i która była wielkim bestsellerem podziemia. I można powiedzieć sobie tak, no wywiady z bandziorami komunistycznymi tam i tak dalej, ale z drugiej strony to kawał naszej historii jednak i myślę, że to jednak jest sporo źródło wiedzy, nawet jeżeli fałszowanej, no to jest się do czego odnosić. Ale myślę sobie, że mieliśmy całą masę, nie wiem, fajnych książek, że na przykład Kunderę żeśmy polskiemu czytelnikowi przybliżali.
czy Wojnowicza. Sporo mieliśmy, myślę, bardzo dobrych książek. Mieliśmy całą znakomitą serię poetycką w nakładach, o których dzisiaj poeci mogą tylko marzyć. Absolutnie tylko marzyć, bo przeciętny nakład tomu poetyckiego to u nas było 3000, więc dzisiaj nie wiem, może w Polsce jest dwóch poetów, którzy mogą marzyć o takim nakładzie. Poza tym proszę sobie uświadomić, że Nowa wydała tam, nie wiem, 400 książek chyba w podziemiu. Ponieważ ja zaczynałem w Nowej, więc ja znałem strukturę Nowej. I wiem, ile osób było związane z Nową. A przedświt w tej klasyfikacji ilości tytułów znalazł się na drugim miejscu w rezultacie. I my żeśmy wydali, nie wiem, 170 książek, a pracowało nas, nie chcę przesadzić, ale 10 osób. Stosunkowo mało jednak, bardzo mało. W każdym razie nie jest tak, żebym ja się czegoś specjalnie wstydził ze swojej działalności wydawniczej. Raczej jestem z większości tytułów wręcz dumny. Co dla mnie niesamowite jest ta ilość, ten nakład tych tomików poetyckich, o których pan mówi, 3000. Ja to porównuję z nakładami literatury współczesnej, bo oczywiście czasy są inne, wydawcy rzadko podają, ile im się sprzedaje, ale na przykład no, mam orientację, jak się sprzedaje taki pisarz, o którym wiem, że pan też jest jego admiratorem, chociaż odkrył go pan stosunkowo późno, jak chyba wiele osób, Florian Czarneszewicz, prawda? Nieprawdopodobny autor, nieprawdopodobna postać. Na przykład mój przyjaciel wydaje jego książki, Marek Jastrzębski, i na przykład on mówi, że to niewiele ponad 1000 egzemplarzy sprzedaje tego. Marek Czuk to samo, to są osoby... To może powiedzieć tak, że moje książki się sprzedają w znacznie większym nakładzie. Niech to zostanie, niech te nakłady rosną i pana, i to wydawane przez RTW. Czy ktoś z państwa ma może jakieś pytanie, już nie będę tutaj może męczył? Jeśli można... Ja mam taką prośbę do pana, mianowicie, żeby pan wziął również na warsztat ludzi z lasu, tych, którzy trzymali się długo. Zmierzam do tego otóż, że jednak ta propaganda komuny zrobiła tyle, że cały czas, nawet ze wstydem przyznaję, moi znajomi mają ich za bandytów, którzy zabrali komuś świnie. Więc gdyby pan napisał, że przecież oni musieli coś jeść, musieli gdzieś się myć, a otoczenie różnie na to reagowało i wpludł w te swoje książki, to byłbym zobowiązany. To jest pana, ja może od razu, dobrze? Otóż ja powiem tak, że ja jednak taki tekst o ludziach z lasu popełniłem. On się nazywa Historia Roya. Ja pod tym filmem się nie chciałem podpisać i sądownie swoje nazwisko wycofałem, ale ja taką historię napisałem. To dziękuję, pewnie sięgnę. Teraz... Nie sięgnie pan, bo fizycznie jest jeden egzemplarz, jeden tej książki, jest jeden. No może to pan gdzieś tam w internecie. Nie mogę, tak? Natomiast kolejny punkt to jest taki, że no, Nowa wydała co prawda tamtych 400 książek, ale nie zapominajmy, że nie wszystkie książki wydała Nowa. Między innymi na prośbę różnych ludzi moje wydawnictwo wydało jedną książkę Nowej po to, żeby oni gdzieś tam na Zachodzie mogli się popisać, że coś tam wydali. No i na to są dowody. No i jeszcze jedno. Rzeczywiście
liczba tych egzemplarzy, więc nakład 3000 jest rzeczywiście imponujący. My na przykład Isakowicza Zaleskiego wydaliśmy zaledwie w nakładzie 1000 egzemplarzy, co i tak moim zdaniem nie było jak na owe czasy złe. Ale Przedświtowi gratuluję, sam zresztą w swojej bibliotece mam te książki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie o tej książki kontrowersyjnej, którą Pan wspomniał. Czy będzie Pan się do niej podobnie przygotowywał do poprzedniej? Czy ona będzie tylko takim ogólnym rysem historycznym na temat tych burdeli? Czy ma Pan konkretną postać, z którą Pan będzie prowadził wywiady, która będzie jakby takim motywem przewodnim tej książki? Motywem przewodnim będzie właścicielka, która jest znana z imienia i nazwiska. Aha, okej. Okay. I będą jakby autentyczne historie, tak? Na ile trafię na autentyczne, to będą autentyczne. Jednak, nie, właśnie, ja jestem jednak prozaikiem, w związku z tym no to moja wyobraźnia w dużej mierze tworzy moje książki. Znaczy nie, no bo jak Pan to wspomniał do poprzednich książek, Pan jeździł, prawda, zbywał materiały. Pani, ja Pani odpowiem. Otóż z całą pewnością będą prawdziwe ulice miasta, prawdziwe będą cyrkuły, prawdziwe będą duża część nazwisk będzie prawdziwa. Natomiast ja nie mogę gwarantować, że historie, które stworzę, będą w 100% prawdziwe. To raczej nie o to mi chodzi. Nie chodzi o to, żeby... Daj tam Mnie chodzi raczej o to, żeby przedstawić ówczesną rzeczywistość Warszawy. Warszawy czy szerzej Zaboru. Ludzi, którzy tam mieszkali. Wpleść, nawet jeśli to będą nieprawdziwe historie, w rzeczywisty świat. Bo wie Pani, ja sobie wymyśliłem, że tam, nie wiem, w takim burdelu może być zarówno carski oficer policji na przykład. Ale może być też polski rewolucjonista 1905 roku. To jest fascynujący czas, w związku z tym to raczej w tym przypadku inaczej niż w przypadku tych postaci żołnierzy wyklętych, nie chodzi o honorowanie konkretnej osoby, tylko zdokumentowanie i pokazanie czasu, który był też fascynujący. Nie wiem, czy moje odpowiedź Pani zadowoliła. Chciałbym pytać, w tych książkach, które Pan do tej pory napisał, też Pan jakby taką dowolność trochę fikcyjną prowadzał, czy raczej były tylko konkrety? Proszę Pani, no w każdej. No bo jeżeli ja sobie wymyśliłem, że napiszę książkę o Jakobie Jordensie, wielkim malarzu, największym malarzu Antwerpii po Rubensie, no to przynajmniej połowa tej książki to jest moja wyobraźnia o tym czasie. Czyli stricte historyczne one nie są, tak? No, za każdym razem w tych moich książkach o żołnierzach wyklętych w posłowiach piszę, że nie wolno ich traktować jak biografii, bo to nie są biografie. To w dużej mierze jest moja wyobraźnia. Nawet jeżeli czasami są wplecione dokumenty, tak jak w chyba każdej z tych książek o żołnierzach wyklętych, tam są wplecione dokumenty, to i tak w ogromnej mierze to jest mój obraz tych ludzi. To jest moje wyobrażenie o ich zachowaniu. No ja nie siedziałem z nimi w więzieniu, ja nie wiem do końca, nie znam ich myśli, nie wiem, czy płakali, czy kleli, tego nie wiem po prostu i nigdy już nie będę wiedział. Ja sobie po prostu wyobrażam, że oni mogli się tak, a nie inaczej zachowywać. A czy miał Pan taką sytuację na przykład, że skoro to jest, ma pewną dozę fikcji, tak, że osoby, które żyją jeszcze, które ta osoba, której Pan pisał,
były krewnymi bądź przyjaciółmi i miały do Pana pretensje, że jednak jestem za bardzo Pana odbiega od faktu, że jest za dużo konfabulacji czy jakiejś takiej wizji literackiej? Powiem inaczej. Córka Stwinda, ponieważ chyba było 7 fragmentów czytanych w radio, siedziała i płakała, słuchając. Ona nie miała siły przyjechać na ten mój wieczór, natomiast siedziała i płakała, słuchając. Nie miałem takich doświadczeń, ale mogę powiedzieć o czym innym. Otóż kiedy zbierałem materiały do Danilowicza, napisałem tę książkę i później się spotkałem z Jankiem Żarynem i mówię mu, coś tam zaczęliśmy rozmawiać i Żaryn wymienił nazwisko Danilowicza, a ja mówię, wiesz, ja pewnie w Polsce mam największą wiedzę na jego temat. A on mówi, no tak, ale wiesz co, a znasz taki doktorat o aferze Bergu, który powstał w IPN-ie krakowskim? Mówię, nie znam. I oczywiście, kiedy z Pawłem Wieczorkiewiczem żeśmy dyskutowali na temat Danilowicza, to on nam przyszło do głowy, że on mógł uczestniczyć w aferze Bergu. Ale nie mieliśmy na to żadnych dowodów. No i mamy taką koincydencję, że nie wiem, 2 lata po wydaniu książki, Żaryn mi mówi, że powstał tu doktorat na temat afery Bergu i tam jest wymieniany Danilewicz. Więc oczywiście, gdybym miał tę wiedzę wcześniej, to w mojej powieści znalazłby się fragment temu poświęcony. Ale my ciągle troszkę jak takie pijane dzieci we mgle się poruszamy, bo mamy niewiele dokumentów. Całą masę ich zniszczono i to obie strony niszczyły, bo rodziny bardzo często niszczyły ze strachu, z obawy, konsekwencje, etc. To chyba w opowieści o wolności ten taki fragment jest poświęcony niszczeniu. Z drugiej strony oczywiście na przykład komuniści nawet w roku 90 jeszcze przecież je niszczyli. W związku z tym, jak powiadam, obszar, w którym my się poruszamy, jest strasznie szeroki, ale to są tylko takie wyspy, w których coś wystaje i na czymś możemy skonstruować, nie wiem, naszą wiedzę, czy nasze przypuszczenie, że tak mogło być, bo nawet często nie wiedzę. Wie Pani, w przypadku Danilowicza to dla mnie była o tyle prosta sprawa, że ja tę postać mogłem sobie wykreować poprzez na przykład opowieści mojej mamy, która znała stryja jeszcze przed wojną, jako małe dziecko, a później w 64 roku pojechała do Anglii i była przez jakiś czas u stryja. Więc z jej opowieści mogłem jakoś tam konstruować tę postać, czy z opowieści innych członków rodziny. Kiedy pisałem opowieść o wolności, no to znów miałem taką możliwość, że poznałem brata Marii Nachtmann, też niezwykłego człowieka, który mi o siostrze opowiadał sporo. Z kolei druga bohaterka tej książki, Walentyna Stępkowska, no miałem takie szczęście, że w ośrodek Karta nagrał w 91 roku nagrał 3 godziny 15 minut jej wspomnień. I ta płyta z jej wspomnieniami jest w ośrodku Karta. Najmniej z
najmniej wiedzy niewątpliwie miałem na temat Ostfinga. I w największym stopniu to jest rekonstrukcja oparta jednak na dedukcji, na założeniu, że coś było możliwe albo coś nie było możliwe. I dlatego się zastrzegły, że ja nie wiem, jak przebiegało śledztwo Ostfinga. I choć ono jest tutaj przedstawione szalenie brutalnie, szalenie, to ja nie wiem, czy ono takie było, ale jeszcze raz powtórzę. Takie śledztwa, wszystkie, dokładnie wszystkie, miały miejsce. Jeżeli nie spotkało to Ostfinga, to spotkało to innych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych czy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Więc w tym wymiarze to nie jest fałsz. Tym bardziej, że na zakończenie ja piszę. Jeśli mogę tylko dopowiedzieć, że właściwie to odpowiedzią na pytanie Magdy, jakie są relacje, czy to jest konfabulacja te pana książki, czy to jest historia, jest bardzo fajna odpowiedź w ostatnim rozdziale Lamentu nad Babilonem. Dwa króciutkie zdania. Oczywiście tak być mogło, ale z pewnością nie było. Sławek, jest tam ktoś? Ja mam pytanie. Jak rozumiem, film o Roju panu się nie podobał. Ale to nie. To, no. Ja nie mogę powiedzieć wprost, czy mi się podobał, czy nie. Z paru powodów. Pierwszy jest taki, że zawarłem z Jerzym Zalewskim przed sądem ugodę, w której zobowiązałem się, że nie będę źle mówił na temat tego filmu. To wszystko jest powiem. Ale powtórę, nie, i to jest powód znacznie ważniejszy. To ja tej wersji, która jest w kinach, nie widziałem. Ja znam wcześniejszą wersję filmu, która nie jest tą wersją, która jest w kinach. Na szczęście, naprawdę na szczęście, uwierzcie mi Państwo, z tej wersji kinowej obecnie wycięto fragmenty, no nawet nie wiem, jakich słów użyć. No. Znaczy ja widziałem trzy wersje w ogóle Roya i szczerze mówiąc, nie chciałem o Roju rozmawiać dzisiaj. Pytanie zupełnie z innego pola tematycznego. Bo oczywiście to, co pan pisze, książki, które przywracając pamięć o ważnej historii, są bardzo istotne, ale no, w taki współczesny świat, tak mi się wydaje, istotą dotarcia do młodych ludzi, no jest jednak film. Prawda? I pytanie po pierwsze, film, telewizja. Po pierwsze, czy pan, z tego co ja usłyszałem, pan ma jakiś scenariusz filmowy gotowy i czy w ogóle pan myśli o jakimś jeszcze scenariuszu? Ale ważniejsze pytanie jest inne. No, obserwujemy zmianę w mediach i czy wydaje się panu, że to idzie w dobrym kierunku, czy tak naprawdę ludzie się zmienili, a medium się nie zmieniło. Ogląda pan telewizję, bo pan Legię ogląda. No oglądam Legię, tak, ale... To trzeba być uważnym, żeby to powiedzieć. Pamiętam, że w Krakowie może trzeba być uważnym, że będzie się Legię oglądał. Nie tylko, że się ogląda. Się jest po prostu wariatem na tym punkcie. Nie mogę powiedzieć, że nie mam telewizora, bo mam. Ale też oglądam telewizję. Mogę powiedzieć dokładnie o której. Oglądam telewizję od godziny 7.15 do 7.30. Rano? Tak.
Oglądam telewizję mniej więcej od godziny 15.30 do godziny 15.48 i oglądam telewizję od godziny 20 do godziny 20.28. Mam włączony ten telewizor w zasadzie wyłącznie na TVP Info i to są godziny, kiedy ja jadam posiłki. Poza tym w zasadzie w ogóle nie oglądam telewizji. To jest co innego, o tym nie rozmawiamy. O tym nie rozmawiamy, tak, bo ja oprócz Legii jeszcze oglądam Barcelonę generalnie. Od lat. Ale pan, ja czasami na Facebooku wypowiadam opinię na temat tego, co zdążę zauważyć. I na przykład napisałem bardzo, bardzo taki krytyczny wpis na temat programu, który w założeniu miał być programem rozrywkowym. I który prowadzi no mój kumpel. No, no. A mnie to po prostu zapadło mi się z zażenowania pod ziemię. Kiedy to zobaczyłem, już więcej nie chciałem oglądać i nie oglądać. No, żeby się źle nie czuć, ale ja mu też to wprost i w twarz powiedziałem. Czy to idzie w dobrą stronę? Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wiem natomiast z całą pewnością, że nie mamy jednostronnego przekazu. I to jest dla mnie już sukces. Niech sobie jedna ze stron mówi, że zafałszowany mamy obraz rzeczywistości w TVP Info, a druga niech mówi, że w TVN. W porządku. Ale mamy jednak jakiś obraz z dwóch kamer, a nie z jednej. Nie mamy frontu jedności narodu, nie mamy walenia nieustającego najpierw w opozycję, a teraz w rządzących. I to już jest dla mnie sukces. No. Wiecie Państwo, no, ja miałem pewną propozycję. Nie będę tutaj mówił konkretów. Dosyć zajęcia, no, objęcia ważnej funkcji w Polskim Radiu. I zobaczyłem dyskusję ówczesnej dyrektorki jednej z anten z dziennikarzami, z zespołem tak zwanych newsów. Dosyć przypadkowo to obejrzałem, bo ja byłem z nią umówiony, a im się przedłużyło to spotkanie i ja usiadłem sobie na korytarzu i słuchałem tego, co tam się działo. I to naprawdę, uwierzcie mi Państwo, to było panoptikum. To, jak oni wrzeszczeli na swoją szefową, że oni sobie tego, albo tego, albo tego nie życzą. Rozumiecie Państwo? Bo im się nie podoba politycznie. I ja sobie tak pomyślałem, że nigdzie na świecie to nie byłoby możliwe, w żadnym normalnym systemie, żeby dziennikarz tak się zachowywał wobec swojego przełożonego, po prostu. I ta, no biedna kobieta, bo już nie jest tą dyrektorką anteną, wyszła z tego prawie płacząc. I z kolei później rozmawiałem z szefową radia, z panią Stanisławczyk. I oczywiście ona uzna, że to jest w ogóle niedopuszczalne i niemożliwe. W każdym razie, ja myślę, że strasznie dużo jeszcze przed nami.
można było rozpętać jakąś taką straszliwą awanturę, że wywalono tam, nie wiem, 20-30 osób. Ale zdajmy sobie sprawę, że wcale nie mniej wywalono przecież, kiedy ta poprzednia ekipa dochodziła do władzy i nie było mowy o żadnym pluralizmie, no żadnym. Ja myślę sobie tak, że Jacek Kurski wykonuje jakieś takie tam ruchy, czasami dziwne dla mnie, no ale może one są uzasadnione, nie wiem, że tam nie wiem, dostaje audycję ktoś z Liberté, że Pawlicki ma audycję i jest jednak druga strona, no to w porządku, no, no jednak następuje duża zmiana w moim odczuciu. Ja nie wiem, gdzie my skończymy z takim podejściem, że zawsze musimy też pochylić głowę na drugą stronę. Ja nie jestem przekonany, że zawsze to jest w porządku. Bo ja myślę sobie, że ta strona, jak doszła do władzy, to ma takie poczucie inaczej, że się strasznie boi o to, że będzie oskarżana o jakiś właśnie brak pluralizmu, etc., etc. A czasami twarde kroki należy wykonać i podjąć twarde decyzje. I powiem tak, że kiedy ja byłem i słuchałem tych dziennikarzy, którzy tak się w moim odczuciu zachowywali skandalicznie i absurdalnie, to ja bym tych dziennikarzy zwolnił, no po prostu, z roboty. Następnego dnia by już nie pracowali. No, nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze, ale... Pracuje pan nad jakimś scenariuszem filmowym? Nie, to jest tak, że ten Oziewicz, no to on leży w telewizji od tam, nie wiem, 7 lat i będzie pewnie jeszcze leżał 77, więc nie wiem, no mówię, chciałbym, żeby na podstawie Ostfinda zrobić serial, bo mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo warte tego i rozpropagowania tej postaci, bo to naprawdę, naprawdę wyjątkowa postać. A co dalej, ja nie wiem, bo jak powiedziałem, ja jestem leniwy i mi się nie chce. Dziękujemy Państwu bardzo, a przede wszystkim panu Wacławowi Cholewińskiemu za wspaniałe spotkanie. Nie będziemy Państwa dzisiaj już męczyć Gruzją. Myślę, że pan Wacław jeszcze do nas przyjedzie i porozmawiamy o Gruzji, a może o nowej książce. Dziękuję Państwu bardzo.